Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Na amerykańskie lewactwo tak przepchało te wahadło lewactwa na lewo, że wahadło zaczyna wracać i to z siłą nieprawdopodobną. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, radykalizacja. W Ameryce nastąpiła straszna radykalizacja, także wielu ludzi po prostu czuje się zapędzonych do kąta, przypartych do muru. No i zaczyna się bronić, zaczyna odpychać się z powrotem całą tą marksistowską ideologię. Jeżeli się wejdzie na strony platform społecznych, no i szczególnie nauka, szczególnie edukacja, szczególnie szkoły w Ameryce okazuje się, że zostały zaniedbane przez rodziców. Rodzice zawierzyli nauczycielom, że to są uczciwi ludzie, no tak samo jak z niektórymi niektórzy księża też nadużyli, no ale to seksualnie, homoseksualiści z reguły nadużyli zaufania, no to nauczyciele szkoły po prostu ukradły młodzież. No Lenin już mówił, że po prostu trzeba wyszkolić młodzież, no i starają się, no ale rodzice teraz zaczynają walczyć w radach szkolnych. Jak się poczyta o tych spotkaniach, no to tam pisane są takie słowa, że to sytuacja była wybuchowa, że to była nieprawdopodobna, że jest chaos. Rodzice w zasadzie buntują się. Rodzice po prostu robią powstanie rodziców. Cały Nowy Jork, który jest wyjątkowo liberalny, wyjątkowo socjalistyczny, wyjątkowo komunistyczny, no to teraz demokraci w Nowym Jorku na jednego z kandydatów na majora, na burmistrza Nowego Jorku, to ich kandydatem, no to jest były policjant, no bo po prostu oni już mają dość z tym krwawiącym z sercem liberałów, gdzie wypuszczają bandziorów bez nie wsadzają ich do więzienia. Bandziory mogą przyjść i ukraść za $700 i nawet nie trafiają do więzienia na godzinę. Są wypuszczani natychmiastowo, srają na ulicach, no w ogóle nie, jest jeden wielki bałagan w Los Angeles, w San Francisco wszystko to jest jeszcze gorzej. No i całe te sojusze polityczne, które już od lat jakoś trwały pomiędzy zradykalizowanymi ludźmi, no to zaczynają zanikać. Wśród konserwatystów, no konserwatyści ogólnie są za biznesem, są za prywatną własnością, no ale są za, nie są za państwowymi firmami. No i teraz to już nie jest to w ten sposób, no bo korporacje, no to reprezentują biznes, no ale na dzień dzisiejszy dużo tych korporacji, no to się, jak to się mówi, obudziła się komunistycznie, no i oni są po prostu, no nie reprezentują wolnego rynku. Korporacje nie reprezentują wolnego rynku, już korporacje nie reprezentują wolności słowa. Tak samo konserwatyści powoli się odsuwają od wojska. Dlaczego? No bo wojsko też zostało nasiąknięte wszelakimi rodzajami lewactwa, między innymi tam właśnie zaczęli robić żołnierzom operacje zmiany płci, czyli wszyscy, cały ten transgenderyzm wchodzi, wpuszczają tych homoseksualistów, wprowadzili kobiety do łodzi podwodnych. No to niby brzmi, że to nic złego nie jest z tym, żeby kobiety były w łodziach podwodnych, no tyle tylko, że 80% kobiet, które pływają na łodziach podwodnych, one w zasadzie opuszczają przed minięciem roku, to większość z nich opuszcza łodzie podwodne w ciąży, no i idzie w zasadzie na macierzyńskie, no już przestają być marynarkami i po prostu są na garnuszku państwa, no bo zamiast służyć tak jak mężczyźni, którzy nie zachodzą w ciążę, no to kobiety po prostu tam robią to, co robią. No, jeżeli są otoczeni przez facetów, także ludzi to denerwuje, szczególnie konserwatystów denerwuje.
Tak samo korporacje. No, korporacje się zrobiły lewackie, nie mają lojalności do Ameryki, bo kompletnie nie mają lojalności do Ameryki. Sprzedały się Chińczykom w ostatnich 20 szczególnie latach. No i jest to po prostu międzynarodówka komunistów. Jest takie poczucie w Ameryce, można powiedzieć, że wszystko to się przestawia. Cała ta sytuacja polityczna to się powolutku przestawia. No i to nie jest to od lat 2015-2016, wtedy, kiedy był ten przesuw Obama-Trump, kiedy to nastąpiła ta duża zmiana, kiedy po dwóch kadencjach Obamy Trump został wybrany. Bo ludzie już się wtedy konserwatyści też otrząsywali z całej tej sytuacji lewackiej, bo Clinton no jako demokrata, no on jeszcze był jakiś taki demokrata. Obama to już był półkomunista. No a teraz Sanders czy Biden, no Biden to on sam nie wie, bo on w polityce jest 50 lat, no to on tylko mówi to, co mu powiedzą. No ale całe to przesunięcie polityczne już zaczęło się robić nie od tego przejścia Obama-Trump, no ale od zeszłego roku. W zeszłym roku, w czasie lata, wszystkie te ulice po prostu wybuchły. Portland, Oregon, Filadelfia, no, w Nowym Jorku, San Francisco, tam wszystkie te lewackie miasta, no to po prostu, szczególnie po tym, jak George Floyd, czyli ten bandzior, który dawał Hindusom fałszywe $20 w delikatesach, później bił się z policjantami przez kilkanaście minut, no i później był trzymany kolanem na karku, żeby się poddał, był proszony, żeby się poddał przez 9 minut, no ale miał tyle narkotyków w sobie, że w zasadzie nie dał się przekonać, no i później w szpitalu mu się zeszło. No to komuniści zrobili z niego świętego, spalili na kilkaset milionów dolarów. W Portland to podpalali komendę policji do tego stopnia, że nawet przywieźli beton, żeby zasypać drzwi. Nic się nie stało z tą antifą, czyli komunistami, którzy się nazywają antyfaszystami. No i teraz ta cicha większość po prostu zaczyna odpychać, zaczyna walczyć, zaczyna to wszystko zmieniać. Jeżeli no jest to oczywiste dla wszystkich, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli każdy z nas nienawidzi tej wojny kultur, no to trzeba kogo obwinić. No, trzeba obwinić liberałów, trzeba obwinić lewaków, trzeba obwinić cały tych wszystkich komunistów amerykańskich, no bo to nie jest to, że konserwatyści doprowadzili do wojny kultur w Ameryce. Wojna kultur w Ameryce, no to w zasadzie jest od roku 2000, 20 lat temu, 21 lat temu, kiedy demokraci przesunęli się dramatycznie na lewo. No, Alexandria Ocasio-Cortez, ona jest w partii socjalistów amerykańskich, no tyle tylko, że działa pod skrzydłami partii demokratycznej, ale ona jest we frakcji socjalistów amerykańskich, także trudno to uwierzyć, no ale to wielu, dużo tych muzułmanek w Ameryce, w kongresie, no to one też są członkiniami amerykańskiej partii socjalistycznej. Amerykańska partia socjalistyczna nigdy nie była w zasadzie zdelegalizowana, no i teraz mamy to, co mamy. No i demokraci, socjaliści przesunęli się bardzo wyjątkowo w kierunku lewactwa. No i to takie, no jakie to sprawy te lewackie są? No to przede wszystkim skrobanki, przede wszystkim religia, własność, czyli prawo do posiadania broni, małżeństwa homoseksualne, emigracja, no i podatki. To jest to, co po prostu dzieli nieprawdopodobnie konserwatystów
socjalistów, od socjalistów. Wszystko to, co socjaliści chcą, no to w zasadzie konserwatyści są przeciwko, no i po środku jest ta wielka linia. I przez te 20 lat, no to w zasadzie Partia Demokratyczna, co najmniej ta część lewacka, przesunęła, najbardziej krzycząca, przeniosła się bardzo, no a konserwatyści tak jak byli, no oni nie przesunęli się bardziej konserwatywnie, no ale też nie bardzo się przesunęli w kierunku centrum, także Może nawet zaczęli się przesuwać bardziej na prawo. No ale nie ma takiej dramatycznej zmiany. Socjaliści po prostu pobiegli wszyscy łącznie z Bidenem. No i co to znaczy? To znaczy, że demokraci liczbowo, no to jest to, że w 2020 to demokraci uzyskali białych. Bardzo dużo białych, bardzo dużo tych ludzi, którzy mają wyższe wykształcenie, wielu z tych, którzy będzie pracowało w budżetówce, czyli nauczyciele, urzędnicy, politycy, tego rodzaju rzeczy, biznesy czy zawody, które żyją z podatków Amerykanów, no to biali wykształceni demokraci uzyskali 7%. No ale jednak ciekawe jest, że poparcie wśród czarnych spadło około 2%, na poparcie wśród brązowych spadło około 9%. Także to jest suma summarum, jest dużo mniej demokratów niż demokraci by się spodziewali. No, ogólnie rzecz biorąc, Latynosi, brązowi, no to idą w kierunku tych praw socjalnych czy tego rozdawnictwa, no ale teraz oni nigdy nie byli za skrobankami, oni nigdy nie byli znaczy ci, którzy mają jakieś biznesy, no to widzą, że opodatkowywanie to ich samych wykończy, brązowi i czarni. Czarni ogólnie rzecz biorąc 80 lat temu to byli bardzo religijni, ale w latach 1960 po prostu państwo zniszczyło rodzinę murzyńską, no bo zaczęło dawać takie zasiłki, że po prostu 80% dzieci urodzonych dzisiaj, no to nie ma ojca, no bo do papierów lepiej jest, zasiłki lepiej dostają samotne matki niż rodziny z ojcami. No i w zasadzie całe społeczeństwo, 12% amerykańskiego społeczeństwa, no to 80% z nich żyje, nie ma ojców. Także zniszczyli murzyńską rodzinę, skrobanki. Miliony skrobanek wśród połowa ciąży, czy nawet tam 55% ciąży wśród czarnych, no to jest usuwana. To jest jakaś makabryczna. Już nawet sami aktywiści murzyńscy mówią, że to jest jakaś paranoja, żeby co druga kobieta w ciąży po prostu usuwała tą ciążę, czy co druga ciąża murzyńska, żeby była usuwana. Biali socjaliści, no to zaczęli być coraz większą i większą grupą wśród Partii Demokratycznej, no ale biali to się bardziej jakoś tak rozdzielają, tak jak Polska, biała Polska też jest to rozdzielenie, ale teraz jest taka sytuacja, że biali lewacy są bardziej lewicowi niż murzyni i brązowi, no były te czarne panty, były tam najróżniejsze lewackie organizacje z Puerto Rico i tak dalej, no ale Portorykańczycy czarni i biali zaczynają coraz bardziej się zgadzać z wartościami konserwatywnymi, czyli te podatki, opieka zdrowotna, że to też nie powinna być inna, policja, no bo to bezpieczeństwo i policja to jest ważna sprawa. No i nawet te rasowe
rasowe spojrzenie, czy spojrzenie na rasy, tak, także czarni konserwatyści, bo tacy istnieją, tak samo jak i latynosi konserwatyści, też tacy istnieją, no to oni nie kupują tego barachła, tego oszukaństwa o intelektualnych teoriach rasowych. Dla nich po prostu coś takiego nie ma, no a szczególnie nie kupują to, że po prostu biali są winnymi. Oni są po prostu normalni. Tak, jest bardzo dużo normalnych czarnych, bardzo dużo normalnych brązowych. No i większość białych też jest normalna, poza lewakami. Większość czarnych i większość brązowych ma kompletnie inne spojrzenie, jak pomóc czarnym i brązowym, niż intelektualiści, niż biali intelektualiści, niż biali profesorkowie na jakichś państwowych uczelniach, które tam wprowadzają jakieś teorie. Ci aktywiści wiedzą co powinno być zrobione. No przede wszystkim wrócić do normalnej rodziny murzyńskiej i latynoskiej, no i zacząć ścigać bandziorów, no bo to w każdych tych dzielnicach biednych to 1% bandziorów terroryzuje 95% i ci bandziorzy są ciągle aresztowani, nie ma egzekucji za morderstwa, wychodzą nieustannie po 10-15 latach i oni wiedzą, no, normalni czarni, normalni brązowi wiedzą, co trzeba zrobić, żeby był spokój. No demokraci polaryzują. Demokraci rozdzielają całe społeczeństwo na dwa. No i teraz lewactwo tak popchnęło strasznie na lewo, także już nawet normalni demokraci rozumieją, że każdy normalny musi się nie zgadzać z tym szaleństwem tego obłędu lewackiego. No i ten środek, ten centrum demokratów jest po prostu normalne. No i oni się nie utożsamiają. Co jest ciekawe, ten lewacki ruch wyłączył tych środkowych, tych umiarkowanych demokratów. No i ci demokraci raczej nie będą już głosować na lewactwo, bo oni widzą, co się dzieje. No i przykładem na to jest właśnie szkolnictwo i policja. To jest bezpieczeństwo, to są też szkolnictwo bezpieczeństwa, no i sprawy kryminalne. Także to wszystko się przesuwa. Lewakom nie zależy na tym, tak? Lewacy są na tyle obłąkani, że jednak pchają tą całą swoją polityczną teorię do tego stopnia, że jedna z przywódczyń Weingarten, to ona nie mieszka w Izraelu, to ona jest dyrektorką czy zarządzającą Amerykańskiej Federacji Nauczycieli, no to ona powiedziała, że jeżeli rodzice się nie zgadzają na naukę teorii rasy krytycznej, czyli to jest rasa krytyczna teoria ras, no to polega na tym w zasadzie na tym, że ona mówi, że biali są wszystkiemu winni za krzywdy czarnych. No i ona powiedziała jako kobieta, która nie mieszka w Izraelu, że jeżeli rodzice się temu sprzeciwiają, no to są po prostu łobuzy szkolne, no i trzeba ich po prostu eliminować. No, że jeżeli rodzice mówią, że jest indoktrynacja, to nauczycielka. No i to nauczyciele mają prawo nauczać. No i to znaczy, że jeżeli ona jest na tyle bezczelna, żeby takie rzeczy mówić, no to ona wie, że ma poparcie, ze strony polityków demokratycznych. No ale to wszystko się można powiedzieć zakończy, no bo nauczyciele mają straszną dużą siłę w Partii Demokratycznej, nie tylko polityczną, bo oni zawsze głosują na demokratów, no ale finansową. No ale to się zmieni, że jednak normalni wrócą do władzy, normalni zaczną głosować, normalni demokraci też wrócą po rozum do głowy, no i wszystko będzie lepiej.
zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzwonkiem o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Kliknij na reklamę. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co komuniści zrobili ze szkołami. Zniszczyli. Komuniści zniszczą Amerykę. Nie pozwól, żeby zniszczyli Amerykę. Zdrowia dla normalnych.